Czy twój pies ma coś na ogonie? Może taką dziwną plamę? Jeśli tak, to dzisiejszy filmik jest z pewnością dla ciebie. O tym, że w skórze ludzi i zwierząt zlokalizowane są liczne gruczoły, w tym łojowe, wiedzą praktycznie wszyscy. Gruczoły te uchodzą do mieszków włosowych i biorą udział w natłuszczaniu. Zaś w przypadku zwierząt uczestniczą one w komunikacji feromonowej między osobnikami. Psy, tak samo jak i koty, posiadają na nasadzie ogona gruczoł ogonowy, albo inaczej tarczkę ogonową. Znajduje się ona mniej więcej 5 cm od nasady ogona. Jeżeli dotychczas nie byłeś świadomy istnienia takiej struktury u swojego psa, to znaczy po prostu, że twój pies nie miał problemu z tą okolicą. I tak jak ty, nie zwracał na nią uwagi. Warto zobaczyć, jak wygląda ta mała owalna płytka. Czasem nawet nie wyniesiona ponad powierzchnię skóry, żeby w razie czego w przyszłości odróżnić jej stan fizjologiczny od patologicznego. Omawiany dzisiaj przeze mnie problem, czyli przerost gruczołu ogonowego, nie jest niczym innym jak stanem rozrostu gruczołów łojowych, właśnie w okolicy ogona. No to zacznijmy od objawów. Przebieg przerostu wygląda najczęściej w ten sposób, że owalny, odgraniczony obszar wyłysiałej skóry na ogonie powoli się powiększa. Skóra w tym miejscu może się łuszczyć, być tłusta i nadmiernie pigmentowana. W przypadku wtórnych infekcji bakteryjnych pojawiają się krosty i zwykle wtedy pies zaczyna się interesować i walczyć ze swoim ogonem. Często jednak jest tak, że pies nie pokazuje żadnych objawów, dopóki proces nie jest powikłany bakteryjnie i nie wdał się w stan zapalny, choroba ma charakter jedynie kosmetyczny i tak naprawdę przeszkadza najbardziej właścicielom. Warto też wspomnieć, że jeżeli występuje łojotok całej skóry, można obserwować również inne zmiany na całej skórze. Temat może się wydawać błahy, ale jeżeli coś zauważyłeś na ogonie swojego pupila i widzisz, że to się powiększa, koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii, ponieważ równie dobrze może to być też nużyca, grzybica, powierzchowne zapalenie skóry, ropień czy nawet nowotwór. A co jeśli chodzi o przyczyny? No właśnie, do końca nie jest potwierdzone, dlaczego dane psy mają problem z powiększaniem gruczołu ogonowego, no a inne nie. Udowodnione za to jest, że najczęściej chorują niekastrowane samce. Stąd wniosek, że gra hormonalna znacznie przyczynia się do rozwoju tej jednostki chorobowej, a po kastracji zaś zmiany częściowo lub nawet całkowicie cofają się w przeciągu 2 miesięcy. Jeżeli zaś okaże się, że pies cierpi na uogólnioną chorobę skóry przebiegającą z łojotokiem, wtedy trzeba szukać przyczyn tego łojotoku. Jeśli zasubskrybowałeś już nasz kanał, to jesteś świadomym właścicielem i wiesz, że doraźnie w domu możesz na odtłuszczoną okolicę ogona stosować odpowiednie środki, oczywiście przeciwłojotokowe. Ale jeśli pojawiły się już na skórze zmiany w postaci ran, krost, może nie obyć się bez leków podawanych ogólnie, które odpowiednio dobierze i zaleci twój lekarz weterynarii. Zdarza się nieraz, że przerośnięty gruczoł ogonowy jest nieakceptowany przez właścicieli lub boją się oni, iż przekształci się on w zmianę o charakterze nowotworowym. Gruczoł ogonowy można w takich przypadkach usunąć chirurgicznie. Z tym, że jeżeli u podłoża problemu leżało zaburzenie gospodarki hormonalnej samca, jeśli nie przeprowadzi się jednocześnie kastracji, zmiany mogą powrócić po roku, 2, 3 latach. Także nie jest to temat, obok którego można przejść obojętnie. Podejmij właściwą decyzję, najlepiej po rozmowie z lekarzem weterynarii. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za twój czas i mam nadzieję, że jesteś mądrzejszy o kolejny odcinek. Cześć.